Narysuj czworokąt ABCD w układzie współrzędnych. Długość boku AB musi być taka sama jak długość boku DC i oba te boki mają być poziome. Współrzędne trzech wierzchołków są następujące. A ma współrzędne 1 i 1, C ma współrzędne 4,5 i 4 i D ma współrzędne minus 1,5 i 4. No i pytanie jest takie, jakie są współrzędne punktu B, jeżeli wiadomo, że leży on w pierwszej ćwiartce? To może zaczniemy od zaznaczenia tego, co wiemy. Czyli na przykład, gdzie jest punkt A? Punkt A ma współrzędne 1 i 1, czyli on będzie tutaj się znajdował. Będziemy mieli punkt A. Dalej punkt C ma współrzędne 4,5 i 4. 4,5, 4,5 to będzie tutaj, a współrzędna Y będzie 4, czyli punkt C będzie się znajdował tutaj. Dalej punkt D ma współrzędne minus 1,5 i 4. Minus 1,5 to będzie tutaj, i 4 tutaj. No i teraz treści zadania pytają nas, gdzie będzie punkt B. No jeżeli wiadomo, że z pierwszej ćwiartce, czyli będzie gdzieś tutaj, no ale co my jeszcze wiemy? Wiemy, że długość boku AB jest taka sama jak długość boku DC, i wiemy, że oba te boki mają być poziome. No więc może narysujmy ten bok DC, który rzeczywiście jest poziomy. I to jest związane z tym, że obie te współrzędne. Y są takie same. Oba te punkty współrzędną y mają równą 4, czyli są na tej samej poziomej linii tutaj. Rzeczywiście ten bok jest poziomy. Czyli wiemy, że punkt A i punkt B będzie musiał mieć też taką samą współrzędną y, czyli punkt B współrzędną y będzie musiał mieć równą 1, tak jak punkt A. Nie wiemy tylko, jak daleko on tutaj ma być. No ale wiemy, że długość boku AB ma być taka sama, jak długość boku DC. Więc obliczmy, jaka jest długość boku DC. No właśnie, możemy policzyć kratki po prostu. No widzimy, że od punktu d do osi y, właściwie tutaj o te osie powinienem podpisać, to jest oś y, tu jest oś x. Odległość od punktu d do osi y jest 1,5, czyli mamy 1,5. No a tutaj później mamy od osi y do punktu c, musimy się przenosić o 4,5 jednostki, czyli dodać 4,5, i to będzie długość tego boku. DC, czyli długość tego boku DC będzie równa właśnie tyle. 1,5 do 4,5 to będzie 6. Ale można też na to inaczej popatrzeć. Jak się liczy odległość między punktami, no to tutaj w tym wypadku akurat różnica odległości w pionie jest 0, bo współrzędna y jest taka sama dla obu tych punktów. No a w poziomie trzeba wziąć współrzędną końca, czyli współrzędną punktu C, która jest równa 4,5, i odjąć współrzędną początku, czyli współrzędną punktu D. A współrzędna punktu D to jest minus 1,5. No i tak naprawdę jeszcze trzeba było wziąć moduł z tego. No ale mamy 4,5. Odjąć minus 1,5, czyli dodać 1,5. No czyli rzeczywiście to jest 6. Moduł z 6 to jest 6. Jakby tego nie liczyć, wychodzi, że ta odległość jest równa 6. No więc od punktu A do punktu B również musi być 6. No, skoro punkt A ma współrzędną x równą 1, to żeby przesunąć się w prawo jeszcze o 6 jednostek, no to musimy wy wylądować na współrzędnej x równej 7. Czyli widzimy, że punkt B będzie musiał mieć współrzędne 7, bo do tej współrzędnej xowej punktu A musimy jeszcze dodać 6 jednostek. No a współrzędna y musi być tak jak punktu A, czyli 1. Czyli punkt B będzie w tym miejscu. No, i możemy narysować ten bok. czy to jest punkt B. Możemy narysować ten bok AB. No, i możemy narysować te pozostałe boki, które będą wyglądały jakoś tak. Tutaj będziemy mieli bok AD. A tutaj będziemy mieli bok BC, który będzie wyglądał jakoś tak. No, i mamy nasz czworokąt. No, i widzimy, że będzie to równoległobok. Dlaczego to musi być równoległobok? No bo jeżeli ma dwa boki tej samej długości, które są do siebie równoległe, to to oznacza, że również te pozostałe dwa boki, nie mają wyjścia, też muszą być równoległe i też muszą być tej samej długości. Czyli wynika z takiego określenia tego czworokąta, że musi on być równoległobokiem. No więc rozwiązaliśmy zadanie. Współrzędne punktu B są właśnie takie: 7 i 1. No, i zauważmy na zakończenie, że rzeczywiście ten punkt znajduje się w pierwszej ćwiartce. Pierwsza ćwiartka to jest tutaj, gdzie obie współrzędne są dodatnie, czyli tu jest pierwsza ćwiartka, rzeczywiście ten punkt tu leży. Tutaj mamy drugą ćwiartkę, tutaj mamy trzecią ćwiartkę, a tutaj mamy czwartą ćwiartkę. Można by się było zastanawiać, jak ten punkt mógłby się znaleźć, znaleźć gdzie indziej. No, mógłby się znaleźć gdzie indziej, gdybyśmy od punktu A zamiast o 7 w prawo pojechali o 7 w lewo. I ten punkt B znalazłby się wtedy w drugiej ćwiartce, ale wtedy raczej byśmy mieli czworokąt ACDB niż ABCD, tak jak jest w treści zadania. No ale widać, że na wszelki wypadek autorzy zadania próbowali zabezpieczyć się przed taką pomyłką, żeby nie było wątpliwości, że ten punkt B ma się znaleźć w pierwszej ćwiartce. No i tak właśnie jest.